bardzo ważnych nazwisk polityków. Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na wieczorną rozmowę Echo 24. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Józef Młynarczyk, były prezes Związku Polaków w Niemczech na przestrzeni lat 1997-2004. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Witam, panie redaktorze, witam Państwa. A za nami, proszę Państwa, w archidiecezji wrocławskiej zakończone uroczystości 79. z kolei rocznicy ogłoszenia praw Polaków spod znaku Rodła, które miały miejsce, przypomnijmy, w Berlinie 6 dnia marca roku 1938. To święto polskiej młodzieży spod znaku Rodła, a swoją drogą 13. ogólnopolska edycja. Panie prezesie, Związek Polaków w Niemczech cały czas czynnie przyczynia się do tego, aby reprezentować Polaków u naszych zachodnich sąsiadów, do integracji w kraju zamieszkania, no ale także do rozwoju polskiego szkolnictwa. Możemy wyliczać stowarzyszeń zawodowych czy szeroko rozumianego życia kulturalnego. Ja na początek chciałbym poprosić pana prezesa o ocenę tych naszych wrocławskich uroczystości. Cieszy fakt, że pamiętamy o tej trudnej historii i rzeczywiście potrafimy rozmawiać. Jeszcze chyba można nawet użyć takiego sformułowania w nowej, unijnej rzeczywistości. Ten dialog wygląda dobrze dzisiaj, jest na zadowalającym etapie. Można byłoby tutaj wymienić pewne elementy, gdzie jesteśmy zadowoleni, ale też jeszcze nie było tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Szczególnie we Wrocławiu, kiedy nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem. Oczywiście przybywa na to uroczystość co roku, coraz większa ilość młodzieży. Coraz większe zainteresowanie wśród partnerów, sponsorów, dobrodziei. Ale nie mogę tutaj powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy z miastem, a przecież to jest ważne miasto, to jest metropolia, to jest miasto mieniące się nazwą miasto spotkań. A żeby tak to mogło się nazywać, to jeszcze dużo potrzeba pracy i bym się bardzo cieszył, gdyby poprowadzić rozmowy, dialog właśnie z tymi, którzy właśnie we Wrocławiu odpowiadają za te sprawy, a trudno jest tam znaleźć terminy, spotkania. Nie wiem, czy to jest akurat wynika z tego, że są tak bardzo zajęci. Ja uważam, że to, co robi Rodzina Rodła, jest bardzo ważne. To przynosi splendor miastu. I tak powiem akurat pewna analogia. Kiedy ja robiłem uroczystości 80-lecia Związku Polaków w Niemczech, celowo wybrałem miasto Norymbergę, dlatego że stamtąd wyszła pewien kolor brunatny, który później zalewał całą Europę. Zrobiłem tam właśnie specjalnie 80-lecie w największej sali miasta Norymbergi. I tam się udało. I tam się udało. Sala była pełna. Tam przyjeżdżali przedstawiciele władz miasta. Nie będę wymieniał nazwiska księcia, który w tym rejonie tam jeszcze mieszka, już nie żyje, ale z tej starej arystokracji niemieckiej. Przedstawiciele konsulatu, ambasada, miasta, władza miejska Norymbergi. Wszyscy potrafili, a tutaj mamy problem zapraszając. I podkreślam jeszcze raz, panie redaktorze, wszystkich biskupów, wszyscy dostają zawiadomienia od pierwszego szefa do ostatniego, wszystkich senatorów, wszystkich posłów, wszystkich radnych we Wrocławiu, ale w innych miastach wojewódzkich. I odzew, jaki jest na to, musielibyśmy poświęcić jeszcze jedną taką audycję, żeby o tym porozmawiać. Choć jak wiele, panie prezesie, należałoby dopowiedzieć czynników wpływa na to, czy rzeczywiście dana konkretna osoba reprezentująca konkretny urząd i stanowisko się pojawia. Ale gdybyśmy faktycznie chcieli porozmawiać w kategoriach szeroko rozumianej polityki historycznej, której stosujemy tutaj u nas w Wrocławiu na Dolnym Śląsku, to rzeczywiście dzieje się coś złego w tym temacie. Jest to poniekąd świadoma polityka. Rozmawiamy na razie ogólnikami, ale tak na razie czytam, bo te uroczystości przebiegły w niesamowitej, radosnej atmosferze. Brakuje nam tego typu rzeczywiście spotkań i rozmów, szczególnie we Wrocławiu, prawda? Polityka historyczna jest bardzo ważnym elementem, prawda, w życiu każdego społeczeństwa, każdego państwa, każdego kraju. Ja pamiętam mój okres studencki, kiedy byli bardzo normalni profesorowie, którzy z nami rozmawiali, nie mogąc rozmawiać oficjalnie, nazwisko, prawda, pana Baumana, Bruskiego, czy Wolińskiej, czy Stefana Michnika, to się rozmawiało w ten sposób, czy tak jak to później, w późniejszym czasie pan ten znany kabarecista z Warszawy, który ma dzisiaj zakaz, robił tak zwane oko wtedy. My w tamtym czasie, prawda, mogliśmy sobie na ten temat rozmawiać. Jeżeli dzisiaj oficjalnie taki pan ma tutaj, prawda, miejsce i posłuchanie na uczelni, to ja się bardzo dziwię, co się stało
z polityką historyczną albo zrozumieniem historii. I rozumiem, że pewna generacja, pewien wiek nie zobowiązuje, prawda, żeby wszystko znać, ale ma doradców, są ludzie, jeżeli się coś takiego robi, to ja uważam trochę, ja oceniam jako skandal po prostu. Jako skandal. Ale rozumiemy, że rozmawiamy tak naprawdę tak. O barierach, które są do przejścia. Na to również wskazuje historia Związków Polaków w Niemczech, kiedy sięgniemy do lat 30., kiedy rzeczywiście bardzo mocno zaczął się sam Związek rozwijać. Później czasy szeroko rozumianego komunizmu, czasy Solidarności. Państwo jako Związek i historia, biografia tych ludzi, którzy tworzyli tą instytucję, pokazuje, że przebrnęliście przez wszystko. To się udaje robić. Daje się, kiedy Polacy chcą, kiedy potrafią prowadzić dialog. Ja zachęcałem, prawda, władze Wrocławia, apelowałem bezpośrednio. Nie ma woli politycznej, panie prezesie? Pana, ja nie wiem, czy to jest brak woli politycznej, czy może nie dosłyszał, dlatego że było to publicznie mówione w dużej auli, przy dużym zgromadzeniu. Życzę panu prezydentowi zdrowia. Bardzo lubię pana prezydenta za te osiągnięcia, prawda, za to, że Wrocław tak wygląda, jak wygląda. Słyszę, prawda, nie tylko w Hamburgu, ale i w świecie, gdy się gdzieś obracam na temat Wrocławia. Zresztą nie przypadkiem było, że wtedy o Norymberdze mówiąc, wiem, że Wrocław starał się o organizację Expo. A więc to nie przypadek, bo nie wiem, nawet pana Dutkiewicza jeszcze nie było, pan Zdrojewski jeszcze był, to był taki przejściowy okres, ale uważałem, że to jest polskie miasto. Ja się zawsze czułem Polakiem. Uważałem, że należy wspierać, niezależnie kto by tam był. I wtedy robiłem wszystko, ażeby Wrocław pokazać i sprzedawać w Norymberdze. W tym foyer była piękna wystawa, nie tylko Wrocławia, ale rękodzielników krakowskich. I uważałem, że to było obowiązkiem wszystkich Polaków pomagać, gdziekolwiek się coś działo w sprawach polskich. To była ważna sprawa, zdobyć, prawda, tą nominację do organizacji Expo była ważna dla Wrocławia. I robiłem to i dziwię się, nie przypominałem tego nikomu i nie będę tego robił, że myśmy robili wszystko i tutaj raz w Wrocławiu napotykamy na takie problemy, to nie mogę zrozumieć, w czym rzecz. Mimo wszystko zachęcałem w pewnym jakimś takim tu wywiadzie do dialogu, do rozmowy. Usiądźmy, porozmawiajmy. Przecież możemy robić tylko coś dobrego dla tego miasta, ale i dla Polski. Na dzień dzisiejszy apeluje pan również o wstąpienie do najstarszej organizacji polonijnej. To jest tak, że rzeczywiście młodzież, ta polityka historyczna, ja dopytam raz jeszcze, tak. Jest dobrze prowadzona tutaj na naszej ziemi dolnośląskiej? Panie redaktorze, czasy z zaszłości powojenne, kiedy powiedzmy nie wszystkim było po drodze z ideą Rodła i ze Związkiem Polaków w Niemczech. Po 1945 roku Związek Polaków w Niemczech reprezentował trochę inną linię. Z kolei ja też uważam, że nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zaimportować sobie Eskimosów, czy Murzynów, prawda, czy Afrykanerów, czy jak ich tam nazywali, ludzi z Afryki, po to, żeby budowali nam Polskę. Ci nasi rodzice, dziadkowie budowali taką Polskę, jaką budowali. Budowali ją dla siebie, a że taką budowali i w tym kierunku ją budowano, to nie od nich zależało. Przecież oni się nie zajmowali polityką. I tutaj, jeżeli chodzi o sprawy też i Polonii, w stosunku do Związku Polaków w Niemczech, po 1972 roku dopiero sprawy, może być ostatnie więzienie sumienia za Rodło, za Związek Polaków w 1972 roku wyszedł, kiedy dwa lata już były rządów, prawda, premiera Jaroszewicza i pierwszego sekretarza Gierka. Może dlatego, że sam sekretarz Gierek również był osamotniony w tłumaczeniu temu, że tak nazywano to wtedy, prawda, Grabski, ta cała beton. Nie rozumieli tych spraw, podejrzewano go, że pan Gierek, który przyjechał z Belgii, to też szpieg, tak jak wszyscy rodłacy, którzy byli na zachodzie, wszystkich uważano za szpiegu dopiero w 1972 roku. Dzięki profesorowi Hajdukowi dzisiaj chyba, ale wtedy był to człowiek, który przyjechał z Westfalii, z doświadczeniem rodziny rodłackiej, bo tam się jego rodzice albo urodzili, ale pracowali przynajmniej, nie byli żadnymi szpiegami, to byli ludzie pracujący ciężko wtedy w Niemczech, bo mieli prawo tam mieszkać i pracować. Myślę, że wtedy ta przewaga w tych kołach do biura politycznego, kiedy pan Hajduk pomógł panu Gierkowi w tych sytuacjach tłumaczyć te dzieje, zmieniła się sytuacja, bo przecież delegacja Związku Polaków w Niemczech, przyjeżdżając i rozpatrując się, rozglądając się, gdzie osiedlić rodłaków, tych chcących powracać do Polski, bo nie wszyscy chcieli wracać, którzy pojechali do Anglii, do Francji, to w tym czasie historycznie są dokumenty na to, że mniej więcej albo to dwa tygodnie przed naszą delegacją, albo dwa po naszej przyjechała delegacja z Limburgii górników, na czele której stał pan Gierek, czy towarzysz, jak go niektórzy nazywają. A więc była to jakaś zawiłości historii, których młoda generacja się ani nie rozumie, ani o tym się nikt nie pisze. Ja to czytam często na
protokołach z worka na work, z worków po cukrze, bo wtedy papieru powinien było, jakieś stare księgi, jak to się mówi, buchalteryjne, czyli księgowe dokumenty. Tam na drugiej stronie zapisywane są pewne teksty, bo nie było wtedy na czym pisać, czego dzisiaj no, nie bada się. Nikt nie jest zainteresowany badaniem tamtej historii. Nie można tego, prawda, zostawić. Instytut Zachodni, wiadomo, w jakim kierunku idzie, a wydaje mi się, że polityka, czy zmiana polityki w odbudowie i pracy Instytutu Zachodniego, jak i Instytutu, który zajmował się wschodnimi sprawami. I uważam, że nie możemy, prawda, likwidować ani jednego, ani drugiego, bo żeby w tym świecie no, my się znajdować, musimy wiedzieć, co nasi sąsiedzi robią i co robili. I tak samo oni na pewno o nas to samo chcą wiedzieć. A więc nie można zaniedbać badań na kierunku zarówno wschodnim, jak i zachodnim. Przywrócenie tego, co widzę, że w tej chwili nowej polityce w programie jest, może tylko cieszyć. Co mnie martwi, tutaj mogę też wymienić, likwidacja pracy pani doktor habilitowany, już chyba profesor uniwersytecki, pani Kalczyńskiej z Opola, kiedy byłem świadkiem jej ciężkiej, żmudnej pracy nad polonikami niemieckimi. I dzisiaj słyszę, że one gdzieś tam się obijają w piwnicy, prawda, bo się likwiduje, nie ma pieniędzy na tym. Jest to skandal, że się tak robi. Myślę, że się to zmieni i nie zostanie pani Kalczyńska z tą ciężko wykonaną pracą na tym odcinku bez rada. Być może nawet to, co dzisiaj o tym mówię, pomoże, że ktoś tam, prawda, się zastanowi, w którym kierunku idziemy, czy to warto, prawda, niszczyć to. Nie powinno się tego robić. Smuci tylko fakt, że rzeczywiście rozmawiamy o rzeczywistości po roku 89, bo przecież paradoksalnie w tym okresie zimnowojennym ta fala emigracji Polaków do Republiki Federalnej Niemiec wzrastała. Dzięki systemowi opresyjnemu, o którym tak. Pan prezes powiedział. I przykre również jest to, że rzeczywiście po latach dochodzimy do wniosku, że gdzieś ta polityka propolska i tego szukania wspólnego dialogu z Niemcami jest po prostu blokowana. Ale panie prezesie, kiedy popatrzymy na państwa postulaty i na państwa żądania, to rzeczywiście w tej sprawie jest również dużo do zrobienia. Ja chciałbym tak naprawdę zapytać, w jakiej rzeczywistości dziś funkcjonujemy, tej politycznej, na linii Polska-Niemcy w roku 2017, kiedy no, mówimy tak naprawdę w kategoriach przywrócenia Polakom w Niemczech choćby nawet statusu mniejszości narodowej. Takie reprezentacyjne mniejszości niemieckie w naszym parlamencie są. Niemcy tak. mają swoją reprezentację polityczną. Można by powiedzieć, dlaczego tej analogii nie ma po drugiej stronie. Niech to będzie punktem wyjścia właśnie do tych postulatów i tych bolączek na dzień dzisiejszy. Spotykałem się, gościłem tych przedstawicieli również w Domu Polskim, w Bochum, prowadziliśmy rozmowy, przyjeżdżali panowie senator, pan senator, czy pani poseł z tej z środowiska mniejszości niemieckiej, bywali w Domu Polskim, w Bochum, rozmawialiśmy. Myślę, że źródeł tego należy szukać gdzie indziej. W czasie, kiedy przygotowywano traktat, a powiedziałbym, że generalnie należy ocenić, że to najlepszy traktat, prawda, lepszego nie mamy, nie mieliśmy. Ale kiedy w trakcie przygotowań Związek Polaków monitował, wysyłał swoje, prawda, pisma, postulaty, to trzeba to z przykrością powiedzieć. I myślę, że koniec z jakimś tam zamiataniem pod stół, to dawno już powinniśmy zrobić 27 lat temu. Przepraszam, czy mówimy o traktacie polsko-niemieckim z roku 1971 dla naszych telewizorów? Tego dobrze, najnowszego, no. Ostatniego, którego w tej chwili obchodzimy, prawda, 25. rocznicę obchodziliśmy tak. I tak dalej. Żaden postulat z naszej strony nie był uzgodniony, uwzględniony. Z naszej strony zajmował się tym pan Barcz, a z drugiej strony niemiecki pan Telczyk, Ślązak, wspaniały mówiący po polsku, bywał tam bardzo często, konsultował się, rozmawiał i wtedy resort pana Skubiszewskiego, wydaje mi się, że powinien był więcej poświęcić uwagi tym problemom. Ja nie wiem, co leżało, jaka przeszkoda była, ażeby postulaty Związku Polaków w Niemczech absolutnie nie uwzględniać, czy nie odpowiadać nawet na listy. Zresztą nieodpowiadanie na listy było na zaproszenie nawet. Tak jak ostatnio tutaj doświadczamy przy tej uroczystości, no trudno to nazwać, nie chciałbym tego tutaj nazywać, bo to nie wypada mi nawet. Ale do tego niestety, panie prezesie, musimy dorzucić również tą politykę, gdzie wstrzymujemy przepływ rzetelnej informacji, to znaczy ograniczania i dostępu do mediów dla organizacji polskich w Niemczech. To ja może, panie prezesie, abyśmy też nie zabrnęli rzeczywiście w jakiś ciemny zaułek. Bo temat duży, to nie oczywiście, na temat jakże szeroki, ale to chciałbym zapytać inaczej, skoro trudno jest wyliczać rzeczywiście wszystkie przyczyny tego stanu rzeczy. Panie prezesie, według pana, co stoi tak naprawdę na końcu tej drogi? Czy to jest tak, że mówimy, tak jak polityka pani Eryki Steinbach pokazuje w konsekwencji, na roszczenia do
ziem zachodnich, od Szczecina po Wrocław. I rzeczywiście gdzieś na końcu tych czarnych myśli, tej ciemnej strony naszej historii jest właśnie tego typu polityka. To kiedyś może się tak skończyć, jeżeli rzeczywiście nie zaczniemy działać tu i teraz. Panie redaktorze, myślę, że tego nie musimy się obawiać, dlatego że nowa generacja myśli zupełnie inaczej, tak samo jak i nowa generacja Polaków. Chciałbym powiedzieć, że w gruncie rzeczy sam traktat czy przywrócenie, to mówię ja z doświadczenia, przywrócenie statusu mniejszości narodowej nie jest warunkiem, ażeby coś robić pozytywnego i nie patrząc na to, bo to jest w zasadzie praca... 2 miliony Polaków. Tak, to jest praca, powiedziałbym, dyplomacji, urzędników. Mamy bardzo dobrą dyplomację, dobrych urzędników, coraz lepszych z latami, prawda, jak porówna się, co było 28 lat temu. Ale ktoś musi też tą presję na tych politykach wywrzeć. Tak, a więc ta współpraca pomiędzy przedstawicielami zainteresowanych stron, a więc w wypadku Polonii, wydaje mi się, że w świetle Jupiterów niewiele można załatwić. Łatwiej o takich sprawach rozmawiać poza, a ogłosić sukces albo porażkę, ale uczciwie o tym mówić i zamiatać pod stół. Ale to nie są tematy, które załatwia się na jakichś castingach z politykami, prawda, czy to niższego, czy wyższego rzędu, przy okazji wizyt pani kanclerz, czy pana prezydenta, czy nawet ministrów. Są inne szczeble, gdzie można po kolei ustalić program i to załatwić. I oczywiście jest taki program ustalony, realizuje się to. No nie jest on do końca, być może przestrzegany, ale powiedziałem, jest to bardzo skomplikowany i trudny proces, dlatego że Niemcy nie są państwem, które chętnie chciałoby tutaj te prawa przyznać. Dlatego, że w Niemczech mieszka tyle mniejszości, można powiedzieć, gdyby tak traktować, mniejszości różnych. Sama definicja mniejszości narodowej w prawie międzynarodowym nie znajduje tutaj jakiegoś takiego uzasadnienia, żeby powiedzieć, nam się to należy. Ale jest to kwestia, Polacy bardzo wspaniałomyślnie dali mniejszością w Polsce żyjącym. A niepisana zasada wzajemności w polityce, ona również obowiązuje. Tak powinno być, ale powiedzmy sobie jasno, że my nie mamy tyle mniejszości tutaj w Polsce, czy tyle różnych grup etnicznych zamieszkujących Polskę, jak Niemcy. Tam czasami niektóre wsie, niektóre gminy są skolonizowane przez obywateli państw afrykańskich, bo oni tam wszyscy chcieli coś tam żądać i dokonywać się to, domagać się tego, byłby to trudny problem. Ja zawsze mówię, żeby zrozumieć drugą stronę, trzeba posadzić się na miejsce odpowiedzialnego za te sprawy, czyli minister spraw wewnętrznych, czy tych posłów z tych komisji, usiąść i pomyśleć, co byś zrobił ty, gdybyś musiał podjąć taką decyzję, czy to w Polsce, czy nie. Więc to jest problem trochę bardziej złożony, jak tylko na zasadzie dajcie nam, bo my chcemy, bo wy macie. Myślę, że to trochę głębiej problem leży, historycznie również. Mieliśmy oczywiście takie prawa i nasi przedstawiciele reprezentowali Polaków w tych sejmach, czy inaczej jak to landtagach albo polsku, powiedzmy sobie przedstawicielskich organach krajów pruskich, prawda, ale później w okresie Rzeszy po Republice Weimarskiej również Polacy byli bardzo szeroko reprezentowani. Były gminy w niektórych tutaj rejonach Nadrenii Westfalii, gdzie w zasadzie władza leżała w rękach Polaków. Z tym, że dopiero okres Rzeszy po dojściu Hitlera do władzy zmienił te stosunki przez te represje, kiedy, prawda, od siła... zakazu godła. Oczywiście, stąd i to rodło powstało. W którym sobie Polacy doskonale jako kreatywne społeczeństwo i do dzisiejszej bardzo kreatywnie, chyba jeden z bardziej kreatywnych narodów w Europie, nie tylko, ale świata Polacy, bo jak ja popatrzę i na w tym chyba należy upatrywać siłę tak naprawdę na przyszłość, właśnie żeby nie dać się skłócić nawet tam na miejscu, w samym związku rzeczywiście. A są ludzie zainteresowani, to się ciągle robi. Ten etap, prawda, skłócania, czy próby skłócania w związku, to jest permanentnie od okresu 1935 roku. Panie prezesie, ponieważ zbliżyliśmy się do końca naszej rozmowy, chciałbym jednak pozytywnym akcentem zakończyć naszą rozmowę i zapytać inaczej. Co według pana w takim razie możemy uznać za gest takiej dobrej woli ze strony naszych zachodnich sąsiadów, żeby trochę rzeczywiście ostudzić te zaszłości historyczne na dzień dzisiejszy, bo skoro nawet język polski nie może być językiem w szkołach publicznych w Niemczech i nie mamy dofinansowania z tej strony, no to żeby faktycznie nie wyliczać tych minusów czy resuscytacji majątków
według Pana w obecnym roku? Unia Europejska przecież też stoi przed określeniem swojej tożsamości. No, tyle znaków zapytania nam się pojawia zamiast odpowiedzi w tej rozmowie, ale trudno. Powtórzę pytanie raz jeszcze. Panie redaktorze, jak czytać Państwa, dzisiejszą działalność jest związków? Okazji pełno i to codziennie, ale mamy za rok wyjątkową okazję, dlatego że obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Wyjątkowa rocznica w historii naszego państwa. 80. rocznicę Kongresu Berlińskiego, uchwalenia tych 5 praw Polaków. I tu już mówię skromnie, ta działalność we Wrocławiu, 15-lecie działalności rodziny Rodu, a więc to już pomijam. Jest tyle okazji codziennej pracy, codzienności, żeby wrócić, powiedzmy sobie, z optymizmem, spojrzeć na to, a więc porozmawiać, prawda, może nie mówię świetnych Jupiterów, ale ustalmy jakiś program, jakiś, prawda, rozkład jazdy i zacznijmy rozmawiać, prawda, ciszej, troszeczkę spokojniej. Są więcej może szanse. O kulturze, o ekonomii, a nie no o historii. To jest ważne. Chociaż historia też jest wniosek. Też ważna, ale jest nie najważniejsza, tak, dzisiaj. Nie przyszłość rzeczywiście. Nowej generacji Polaków jest ważniejsza. Dziękuję w takim razie. Dziękuję za tą częściową diagnozę. Józef Młynarczyk, były prezes Związku Polaków w Niemczech w latach 1997-2004, był moim i Państwa gościem w wieczornej rozmowie Echo24. Do zobaczenia.